Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Demon, a to jest kolejny odcinek z Fatal Frame. Ale mi się dziwnie głos załamał, boże, piję kawę, ale nic to nie daje, gardło zatarte. Coś czuję, że mi siedzi na tym gardle, będę chory, kwestia tylko kiedy. No dobra, zobaczmy co dalej nas, jakieś lasy. Idziemy przez góry, pola, lasy, przez łany, wzbóż i tak dalej. Chcę trochę klimat złamać, ale mi się nie udaje. Coś tam stało z tego co widzę, coś tam się też świeci. Dobra, biegnijmy, bo tu jest bieganie, tutaj to jest coś co trzeba robić, bo inaczej nie zdążysz zrobić zdjęcia duchom na przykład. Cyk! Standing man. Mnie tak zastanawia jedna rzecz. Jak zrobię całej posturze ducha zdjęcie, to ono wtedy ma więcej punktów? Możliwe. No ale lepiej jest ugrać cokolwiek niż... Czekaj. Czy ja podniosłem... Podniosłem to, dobra. Bo zdawało mi się przez chwilę, że nie podniosłem tego stone mirror, ale nie. Wszystko działa, wszystko gra. Dawaj, co mi ten duch powie teraz? A tam jest, zobaczcie, tam jest jakaś coś można ten... Do zrobienia zdjęcia. Tylko jeden więcej. Jeszcze jedna statuetka Buddy. I święte lustro będzie... Statuetka Buddy? O. Statuetek będziemy szukać? Nie wiem, sam. Na pewno możemy tutaj zdjęcie zrobić. Pewnie w jakieś miejsce trzeba się będzie najpierw przejść. Co to jest? Jakieś inne zdjęcie pojawia się na... Jakieś inne miejsce pojawia się na zdjęciu, czyli te latarnie. Wsadziłem zdjęcie do swojego notatnika. I tam jest jeszcze coś do zbadania. Dobra, ale najpierw jeszcze... Czekaj. Chciałem sobie podbić, bo czasami jest takie trzeszczenie i wtedy to oznacza, że coś tu jest. A na razie podnieśmy ten przedmiot, który tam leży. Tam też leży przedmiot, jeszcze po drugiej stronie. Coś odbija światło w ciemności. Stone mirror. Kurna mać, następne. Nie leczymy się. Absolutnie nie leczymy się, bo to po prostu... O, nie mogę tam przejść. Nie będziemy się leczyć. Następna konfrontacja z duchem to będzie po prostu... Bo już dwa stone mirror leżą mi na ziemi. Ja nie mogę do tego dopuścić. Nie będę się leczył, bo to mi tylko stracę przez to zapasy. Tutaj jest pudełko z filmem. O, 37, miło z waszej strony. No dobra, jak tutaj przyjdziemy, to będziemy ogarniać. Na razie idźmy do tego miejsca, które nam pokazywał... O, czekaj. Moment, bo ja trzaski słyszę. Kwestia gdzie? O! Tutaj. No właśnie dlatego warto słuchać. Warped Man. Teraz już nie ma? Się przysłuchuje? Nie ma już. To wszystko są punkty dla nas, więc warto robić ze zdjęcia, tak? A jeszcze z ciekawości, ile ten koleś mi dodał? 1250! Jak za zwykłego ducha, to całkiem niezło. Niezłe. No dobra. Wróćmy się. Czekaj, gdzie to było? Czy ja będę musiał spojrzeć na mapę? Nie będę musiał spojrzeć na mapę. Nie patrzymy na mapę. Ja będę się starał odnajdywać w tej grze bez mapy. Mapa będzie tylko tak orientacyjnie. Czy pojawi się tutaj kolejny duch? Chodź tu. Cyk! Ale dosyć łatwy duch, bo i tym niebieskim filmem jestem w stanie go ciepać. Dawaj. Bardzo łatwy duch. Nic szczególnego. Przepraszam, że tak na ciebie mówię, duchu, ale naprawdę nic szczególnego. Ja tu się tłukłem z asystentką, która mi napsuła krwi, więc ty naprawdę nie jesteś problemem, okej? Wybacz. Jak tam stoimy z punktami za tego ducha? Czekaj, ten był 1250, a następny? No, powiedzmy. Niech tam będzie. Taki duszek, kto to tam? Co to jest? Co to dla mnie? Co to dla mnie, dzielnej kobity? Z aparatem w łapie.
początkującej fotografki z retarką w ręku. Flesza nie masz w tym aparacie, co? To w sumie stary aparat jest, więc może flesza nie miał. Nie znam się na aparatach, ale nie wygląda na aparat, który miał flesz. To mi się wydaje takie logiczne, że raczej był stworzony do tego, żeby robić zdjęcia w jasności niż ciemności. Trochę backtrackingu nas czeka, no ale nie ma niestety skrótów, jak widzieliście. Lub nie widzieliście, no ale wszystkie takie skróty potencjalne są zamknięte, więc nie wiem, czy to później będę się jakoś mógł wracać tym, czy coś. No tak to wygląda, jakbym po prostu, jakby kiedyś można było coś tutaj porobić, no bo te pieczęcie są, nie? I tak dalej, więc może te skróty później zaczną działać. Nie orientuję się. Tylko czy my musimy zrobić... Czy my musimy zrobić zdjęcie, jak już zapalimy te latarnie, czy to dopiero później? Spróbuję zrobić teraz zdjęcie. Nie, chyba trzeba je po prostu najpierw zapalić. No dobra, anyway, anyhow, najpierw zapalimy sobie to. Isn't lit. Use the lighter? Tak, użyj zapalniczki, proszę bardzo. O! Coś jest na szczycie tej latarni. Ciekawe, jak ty zauważyłeś, że to jest na szczycie latarni. Czarna jakaś inskrypcja, taka wyryta w tym kamieniu. Kamień z dziwnym jakimś takim znaczkiem wyrytym na tym kamieniu. Odwrotna część, w sensie na odwrocie jest jakaś taka wtyczka czy coś takiego, jakiś taki wzór, że to gdzieś pasuje. Okej, tylko teraz ja bym chciał zrobić inną rzecz. Ja bym chciał zrobić inną rzecz, bo tutaj dało się jakieś zdjęcie zrobić podobno. Poczekaj. Jakie to było zdjęcie? To było któreś z tych... Ciekawe, czy to będzie. Aha, tu jest known. No to możemy równie dobrze usunąć, ale... Standing Man, 265. To nie było tutaj. To było... Ja muszę się wrócić do File. Photos. Doll, water wheel, lit garden lantern. The garden lantern that wasn't lit. It appears lit in the photo. Aha, ale trochę nie o to mi chodziło. Row of garden lanterns. Czyli muszę zrobić po prostu zdjęcie tych latarni, tylko teraz w jakim układzie? No bo to jest... Z której strony ja mam stanąć? Te latarnie są tak jakby tutaj te cztery. Bo mi się w żaden sposób mi się nie świeci. A może po prostu tu to nie trzeba zrobić tutaj zdjęcia, tylko to było... To była jakby wskazówka, że to tutaj mam przejść, żeby... Poczekaj. Tam coś jeszcze jest chyba. Tu się coś świeciło. No patrz, ja bym tego nie zauważył. O kurde, coś jest na ziemi. Film! Jezu, ja myślałem, że naprawdę wszędzie już polazłem, a tu jeszcze takie zakamarki są. Jaka tragedia. Czyli na to by wychodziło, że ten... Poczekaj, mam kamień przy sobie jakiś, taki... Stone mirror, no mam właśnie, to jest problem, że mam i... Dobra, tu jeszcze na razie to zostanie. Mi się wydaje, że my się wrócimy tutaj. Czyli raczej ten kamień, co podniosłem z latarni, tej otwartej, to teraz muszę z tym kamieniem z powrotem grzmocić tam, gdzie byliśmy przed chwilą. Taka jest moja teoria. Cyk! Woman hanging. Nowe duchy. O, dzień dobry. Dzieci. Gdzie poszły dzieci? Nie chcesz mnie chyba zatłuc, bo ja właśnie te duchy odpędziłem, te dzieci, jakiś czas temu. Prawda? Nie chcesz mnie chyba zamordować za to? Raczej nie, bo znikłaś, więc... Mogę się chyba poniekąd czuć bezpiecznie? Czy nie? Sam nie wiem. No dobra, spróbujmy z tą pieczęcią w tamtym miejscu. No skoro zdjęcie mi to pokazywało, a ja stałem we wszystkich możliwych chyba perspektywach i nie mogłem zrobić zdjęcia, więc to chyba nie chodziło o pieczęć. To zdjęcie to była taka podpowiedź, że stamtąd mam wziąć
Coś, co otwiera te drzwi. O nie, po raz kolejny jest czerwone. Czy to znaczy, że będzie duch? To znaczy, że będzie duch, chyba. Czekaj. No, przez chwilę było tylko czerwone, więc nie wiem, czy to oznacza. Czekaj, jak stoimy z życiem? Mamy jedno stone mirror, czyli dobrze. Dobrze, że mam jedno stone mirror, bo możemy zużyć, czyli w razie, gdyby coś mnie walnęło, to jestem chroniony. No dobra, zobaczymy, czy jeszcze raz będzie chciało mnie coś pożreć. Tak, tylko kwestia co? Coś tu jest. O, ta babeczka. Chodź tu, chodź tu. Chodź, chodź. Nie bój się. No bo coś nie chciała mnie atakować. Jak się szybko to teraz ładuje. Dobra, bo coś blisko ta babka podchodzi i nie mogę jej zero shota walnąć. Zero! Nie trafiłem! Czyli jednak atakuje, tylko po prostu w jakiś dziwny sposób. A dobra, dwa shoty będą nie zero najwyżej. Jezu! I ta też chyba zniża znacznik niestety. Jezu, jak głośno. A, moment, muszę sobie przyciszyć. Ta też zmienia położenie znacznika, jak atakuje. Cholera jedna. Dobra, gdzie ona jest? Tam jest. Chodź tu, podejdź, nie bój się. Nie łabawiaj się. Ale, czekaj, bo ona będzie teraz szarżę robić. Chyba. Dobra, udało się. To nie było maksymalnie naładowane coś, ale to wystarczyło. Duch walnięty, jeden stone mirror zużyty, także cel poniekąd osiągnięty, bym powiedział. Powiedzmy, tak, no bo teraz będę mógł ten stone mirror podnieść stamtąd. Tak naprawdę to chciałem sobie trochę wytracić życia. Ta gra chyba oczekuje ode mnie, żebym trochę sobie życia wytracał raz na jakiś czas. No bo jak nie mogę więcej stone mirrorów przy sobie nosić, w ogóle to jest dziwne takie, czemu? Jakby czy gra jest opisana w ten sposób jakimś prostym warunkiem logicznym, że jeśli gracz posiada w ekwipunku stone mirror, to wtedy wskrześ go, czy coś takiego przy śmierci? Naprawdę to jest tak napisane? Albo po prostu zmienna bólowska jest tam użyta zamiast inta. Można tylko jedno stone mirror mieć. Rozkminiam, w jaki sposób to działa, ale nikt mi nie da na to odpowiedzi. Po prostu jestem ciekawy, jako taki, wiecie, jako informatyk jestem po prostu ciekawy, jak gra jest napisana. To chyba nie jest dziwne, nie? To chyba nie. Okej, okay, pieczęcio, czy... Jak to się odmienia, dosłowo? Nigdy nie mówiłem nic do pieczęci, więc nie wiem, jak to się odmienia, kurde. To jest ten główny problem. Podnieśmy sobie od razu stone mirror. Bo w razie, gdyby coś na nas wyskoczyło, to jesteśmy chronieni wtedy. No, mogę podnieść, czy nie? Halo? Tak, stone mirror, dobra. W razie czego będziemy chronieni, także cyk. O mój Boże, jakaś łamigłówka. To zareagowało. Może muszę wrzucić te kamienie tam, gdzie są te symbole, czy coś, żeby to było we właściwych miejscach? I guess, ale to co tu chodzi? Aha, wybieramy sobie te, no dobra. Tutaj to przesunę, three more. Musimy te wszystkie kamienie odpowiednio ułożyć. Tak. Czekaj, tak. I teraz ten ostatni kamień bym chciał. Cyk. A ten Aha, wyrzuciłam ostatni ten kamień, dobra. Otwarło się chyba. Otwarło się. Ale powiedziałem. Jezu, genialnie, dużo krwi. To śmierdzi taką walką z bossem. Czekajcie chwilę, ja się wrócę. To śmierdzi taką walką z bossem. Przepraszam, że jestem taką strachidupą trochę, ale... Ale nie chcę czegoś powtarzać po 15 razy, okej? Okay? Zwykłe duchy to zwykłe duchy, ale to mi nie wygląda na jakieś zwykłe pomieszczenie. Ja tam wejdę... I stamtąd nie wyjdę!
No bo bossa jeszcze w zasadzie to nie było, nie? Nie mieliśmy jako takiego bossa w tej grze. Jeśli są w tej grze bossy, bo w zasadzie to nawet nie wiem. I nie mówcie mi, czy jest, czy nie ma, bo ja chcę mieć niespodziankę, ale nie wydaje mi się, że... Nie kojarzę, żeby tu były jakieś te, no może... A może? Ciężko stwierdzić. Walka z bossami to w zasadzie walka z każdym z tych duchów to jest walka z bossem trochę. Powiem wam, że dźwięki robią klimat w tej grze. Zapisałem sobie. Teraz możemy już na spokojnie iść, nawet na bossa, nawet na dwóch bossów. Bo jestem spokojny. W razie czego mogę wczytać. Dobra, zobaczmy, co nas tutaj czeka. Na pewno dużo krwi. Jest też coś do podniesienia. Tutaj jest audiotape na tym pedestalu. Coś tam będzie i będę musiał temu zdjęcie zrobić. Patrzcie. Tutaj są cztery posągi Buddy na tym pedestalu, na tym... co? Jak jest po polsku pedestal? To jest takie coś, na czym stawiasz jakieś eksponaty czy coś, żeby je wyeksponować. W muzeach takie coś jest. Pedestal. Jaki regalik do prezentowania. Nie wiem, jak to po polsku się nazywa, ale pedestal. Ale tutaj są na tym właśnie miejscu te cztery figurki Buddy w małej kapliczce. Gdzie? Crucified Man. Mamy takiego półbossa, pana Takaminę, wydaje mi się, bo to jest taki trochę boss. O Jezu, ale teraz jakim film mam założyć? Ja bym założył troszeczkę mocniejszy, bo wydaje mi się, że to jest jednak chore gówno. Ale tylko który film mam teraz założyć? 74? Będzie denerwujący ten pan Takaminę, czy nie? Sam nie wiem. No nie wiem, ale zielony film to na pewno założę. Ten zielony, bo mam go w sumie nawet więcej niż ten, niż tego niebieskiego, więc trochę go trzeba zużyć. A tego mam nie za dużo, a chcę go trochę oszczędzić na jakieś bardziej denerwujące walki, więc pozwólcie, że ja to zachowam, okej? Okay? Skucha! Nie! Idź stąd! Idź tu, bo tu jest więcej miejsca. No nie mogę! Kurde, o! Dosłownie o milisekundę jestem za późno, żeby mu walnąć fotę, nie? Za każdym razem. Oj, nie tu, idź tam! Kurde, animacja się załączyła! Gdzie on jest? Gdzie jest? Tam jest! Dobrze, że sobie tą szybkość kupiłem. Znowu! O milisekundę! Ta jedna zasrana milisekunda zawsze za późno! Zawsze! Ja muszę sobie przełącznik w mózgu stworzyć, że jak tylko zobaczę pomarańczową wirutę, to mam naciskać guzior i się nie zastanawiać. Jak tak dalej będzie, to ja po prostu będę do grę przechodził do usranej śmierci. Jesus fucking Christ. Zdenerwowałem się. Przepraszam. Dobra, wyjdźmy stąd. Załączę sobie od razu ten zielony film. O matko. Type film, yes, dobra. Oho, trochę blisko. Kurde! Pierdzielu śmierdzący stary. Bo jest stary, nie? Chyba. Tak troszkę. Dobra, jestem na ciebie gotowy teraz. Pamiętaj, demon, pamiętaj! Ej! That was not fair. O! Skucha, a w ogóle to macie pryszcze. Gdzie on jest? Znowu go nie widzę. Tu jest. Nie widzę go znowu. Kurna, uciekaj!
Ale niewygodne miejsce do walki, ja pierdzielę. Weź trochę na te schody może dalej, 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 teraz. Tutaj się będziemy z nim tłuc. Jest, 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 tam, 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 tam. Nic? Fotę mu walnąłem, nic mu się nie stało. Chyba po prostu słabo tą fotę zrobiłem. Same nogi. Demon, przycisk w mózgu! Przełącznik! Jest! Dwa razy mu walnąłem? Czy mi się wydawało? Dobra, ale to już jest początek czegoś... Sorry, spanikowałem. Znowu spanikowałem. Czemu jest tak ciemno? Co się stało? Jest dobrze. Będzie się zmieniał? Teraz już nie będzie latał wokół mnie? Szkoda, chciałem, żeby ktoś chociaż ze mną pobiegał. Tu jest. A, będzie zmieniał tryb ataków. Aha! Cyk! Nie wszystkie będą zero shoty, ale przynajmniej ja to jakoś ugram. No jak tak dalej będę sobie dłubał i dłubał z tymi atakami, to się zajdzie naprawdę długo. Czekaj, gdzie on jest? Kurna, nie widzę go, tam jest. Jest. Ładuj. Gdzie? Tu. O! Ucieka mi, spierdzielony. Some Shinto gate somewhere shows in the photo. Jakaś brama Shinto pojawiła się na zdjęciu. Co może być pod bramą Shinto? Ale jak ja mu zrobiłem zdjęcie? Tak. Jakaś brama. O Jezu, ja za bardzo panikuję przy tych walkach i nie czekam do ostatniej chwili na zero shota, a tak to bym miał więcej punktów. Aaa, tu... Ale to czekaj, to jest ta? To jest ten gate, czy to jest jakiś inny? No bo tu jest taki... At the Shinto Gate, czyli tak naprawdę... Gdzieś w tej... W tej bramie... O! Tutaj nic nie ma, nie, dobra, już myślałem, że coś tu znalazłem. Ten duch jak zdychał, to powiedział, że jest statuetka Buddy pod bramą Shinto. Ale tak naprawdę pod którą bramą? Pod tą czy pod jakąś inną? Nie widziałem żadnej innej bramy chyba podobnej. Więc to chyba musi być tu. Może to jest gdzieś indziej. Dobra, tu? Tutaj. No mamy statuetkę, drodzy państwo, czyli możemy dokończyć to, co się zaczęło. O Jezu, za dużo emocji. W boss w tamtym, znaczy powiedzmy, że boss, bo to miało pełne życie, więc to chyba boss był. Albo tylko takie teraz duchy będą wyskakiwały, nie wiem. Ale powiedzmy, dobra, że to był boss. W tym odcinku boss. Jezu, trochę za dużo emocji. Gro zwolni, bo pikawa wystrzeli przez gardło. Odbije się od ściany i spadnie na podłogę. A tego byśmy nie chcieli, matko boska. Tutaj są ukryte drzwiczki w podstawie tej bramy Shinto. Coś w nich jest. Headless Buddha, bez głowy Buddha. Głowa jest uszkodzona i pomarowana na czerwono, jakby krwią. Coś jest napisane na papierze, w który był owinięty ten posążek Buddy. Five Buddhas document, 5 Buddów. Tak to się odmienia? Nie mam pojęcia, ale dokument, który opisuje tych 5 tych statuetek. Pogrzeb, w sensie taki pochówek, ducha... tej linowej dziewicy. Umieść 5 posągów Buddy w jej uszkodzonych kończynach. Czyli musimy do tego kadłubka podłączyć prawdopodobnie
buddów i wtedy wszystko zadziała? Tak bym przypuszczał, bo to o to chodzi chyba. Tylko gdzie ja znajdę tego ducha? Prawdopodobnie duch to mi się pojawi, nie? Tylko jak ja mam wsadzić te 5 posągów tutaj teraz? To mnie zastanawia. Dobrze, włożyłem to. I teraz tak, ja bym jeszcze chciał sobie raz obadać to miejsce tutaj, jeszcze zobaczyć, co tutaj się świeci takiego. Tutaj jest notatnik na schodach. Większość stron została wyrwana. Black Notebook, czyli to są zapiski pana Takamine. No dobra. Mam zamiar pójść do kapliczki, która jest schowana głęboko w tej posiadłości Himuro Mansion. W posiadłości Himuro po prostu. Gdzie według legend jest umieszczony kawałek prawdziwego lustra. Klątwa zostawiła ślady na moich, już zostawiła ślady na moich 4 kończynach. Nie ma szansy, żeby od tego uciec. Jedyne co teraz zostało, to mogę z powrotem zabezpieczyć, zapieczętować bramy piekieł. To moja jedyna nadzieja. Znalazłem już 4 posągi Buddy, których potrzebuję, żeby zdobyć fragment lustra. I udało mi się znaleźć stary dokument, który mówi o tym, gdzie jest schowany 5. posążek. Okej, wiem, gdzie jest 5. posążek. Dokonaj obserwacji Buddy. To jest u podstawy, base to jest podstawa, to było trudne słowo. Jest u podstawy wielkiej bramy, aby dusze dziewic mogły sięgnąć niebios. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, nikt nigdy, przenigdy więcej nie będzie musiał czytać tych notatek. A ja będę mógł użyć ich jako materiałów do mojej książki? No tak. Na zakończenie chciałbym uczynić specjalne podziękowania mojej asystentce i mojemu partnerowi, Tomoe Hirasaka. Gdyby nie to, co ona mi mówiła i mi doradzała, i to gdyby nie ona w ogóle, nie byłbym w stanie ukończyć tego, mojej finalnej pracy. Jeżeli nie wrócę, proszę, dajcie jej godny pochówek. Podpisano Junsei Takamine. Wrzesień, 15 września. Okej, to troszeczkę creepy bym powiedział. On był przekonany o tym, że złamie tą klątwę, tak? I prawie mu się udało. Ale niestety dokonał tutaj żywota. Na to wychodzi. Czy ja muszę te 5 statuetek teraz podnieść, albo tutaj wejść, czy tutaj muszę je postawić? Whatever. Co tu jest w ogóle? Bardzo niepokojący soundtrack, powiem szczerze. O, tu jest lustro. Zbite lustro. Przynajmniej jedno z tych luster jest zbite. Tutaj jest wielkie lustro w kapliczce. Ciekawe, czy ono znaczy coś specjalnego. No, ja bym strzelał, że tak. Tutaj jest miejsce na kolejnego Buddę. Czy chcesz postawić bezgłowego Buddę? Słuchajcie. Ja bym go mógł postawić i zastanawiam się grubo nad tym, czy tego nie zrobić. Ale też grubo zastanawiam się nad tym, czy nie zakończyć tutaj odcinka i nie zostawić was z cliffhangerem lekkim. I siebie też, bo ja też nie będę dalej grał w tą grę, więc ja też będę ciekawy, co będzie dalej. I chyba na razie damy sesiana i zrobimy to w następnym odcinku. Ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie tych 2 odcinków. Trudnych dla mnie do nagrania, bardzo trudnych. Ale myślę, że wartych zachodu. Dobra, w tym miejscu zakończymy ten odcinek. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam na mojego Facebooka, którego macie w opisie. Zapraszam do innych filmików i na razie.